Panie Darku, wobec tego ja powróciłam, na jakim jesteśmy już etapie naszej pracy. Znaczy, no jesteśmy wstępnie przygotowani na to, żeby zaserwować jakiś koktajl bezalkoholowy. Dobrze. W międzyczasie troszeczkę zmieniła się opcja. Być może troszeczkę zmienimy, zrobimy te koktajle bardziej owocowe. Użyjemy takich owoców, jakie udało nam się tutaj zdobyć przed programem, więc tak. Postaramy się pokazać, że naprawdę, jeśli chcemy zaimponować naszej kobiecie, jeśli chcemy zaimponować naszemu facetowi, niewiele potrzeba. Można to wszystko zrobić w domu, można wracając z domu wejść do supermarketu, wrócić do domu i przywitać swoją ukochaną osobę w naprawdę bardzo fajny i specyficzny sposób. Także to wobec tego do dzieła. Ja się będę zaczniemy od tej naszej bezalkoholowego koktajlu, który on będzie troszeczkę przypominał pina colada, aczkolwiek absolutnie pina coladą bym go nie nazwał. Natomiast będzie bardziej bananowy niż ananasowy, zdecydowanie ze względu na fakt, że będziemy używać soku bananowego, a nie soku ananasowego. Ja już wstępnie przygotowałem się tak, że plasterki świeżego ananasa plus syrop kokosowy. Zamiast syropu kokosowego spokojnie możemy użyć świeżego kokosa, przełupać go i użyć mleczka kokosowego. Koktajl będzie jeszcze lepszy. Teraz madlerujemy te owoce. Ach, to potrzeba silnego mężczyzny. W środku, w shakerze. Nie tyle silnego, ale potrzeba mężczyzny, który chciałby swej kobiecie przyrządzić fajny koktajl. I stać go na to. Nie mówimy tutaj oczywiście o pieniądzach, tylko mówimy o chęciach i siłach witalnych, których czasami niektórym naszym facetom niestety brakuje, tak? Ach, drodzy panowie, nawracajcie się dzisiaj, walentynki. Wszyscy bardzo ciężko pracujemy, barmani mają naprawdę bardzo ciężką pracę, aczkolwiek nie da się ukryć, że zadowolanie kobiet powinno być dla nas przyjemnością, drodzy panowie, a nie obowiązkiem, tak? Tak jest. Wszyscy panowie, mam nadzieję, słuchają pana Darka w tym wstępnie momencie. Wstępnie zmadlerowane. Tak. Madlerowane owoce, żeby ten naturalny soczek nam się wydzielił. Czyli na razie tutaj mamy tylko ananasa. Na razie mamy tylko ananasa, no gdybyśmy nie mamy zbyt dużo czasu, żeby tego tak dobrze zmadlerować, no lepiej byłoby wydusić z niego cały ten świeży sok. Wtedy ten koktajl będzie dużo lepszy, tak? Super. A już wiśnienka cieknie. Ale skoro nasza kochana już wraca do domu, a my bardzo się spieszymy, a jest strasznie chce się pić, no... Bardzo niewielką ilość soku z cytryny, bardzo niewielką ilość ze względu na to, że będziemy używać tej śmietanki i w ogóle nie powinniśmy używać soku z cytryny, aczkolwiek z powodu braku produktów musimy tutaj troszeczkę, tak jak mówię, poeksperymentować, więc soczek bananowy, myślę tego soczku bananowego. Nie za dużo. Ile tam mamy? Znaczy, tego soczku balonowego 50 ml. 40 ml, 50 ml. Jest to mniej więcej pojemność kieliszka, w którym pijemy alkohol wysokoprocentowy. Nazwy nie będziemy wymieniać. Bardzo popularny w naszym kraju. Także wszyscy z Państwa na pewno się domyślają. I śmietanka. Odrobinka śmietanki. Pina colada można również robić na mleku. Nie będzie to... To jest 12% tłuszczu. Tym bardziej, że to jest 12% tłuszczu, natomiast usilnie namawiam Państwa, żebyśmy stosowali śmietankę 30. Po raz kolejny z powodu braku produktów ta śmietanka jest troszeczkę nieodpowiednia. Śmietanka 30% będzie śmietanką dobrą, natomiast śmietanka 18% to jest taka śmietanka, która jest medium i w tym momencie ona zawsze będzie. Odnośnie soku z cytryny nie używamy go przy używaniu śmietanki z uwagi na fakt, że może ona nam się ściąć. Różnicą będzie również zastosowanie lodu kruszonego, co sprawi, że ten drink będzie, jeżeli nasza kobieta jest bardzo gorącą kobietą, to ten koktajl będzie bardzo chłodny. Zamykamy. Znowu potrzeba pana energicznego, zdecydowanego mężczyzny, który dobrze wymiesza. Za długo nie będziemy shakerować tego ze względu właśnie na lód kruszony. Nie chcemy, żeby ten nasz koktajl się rozwodnił, żeby stracił smak. Super.
Tutaj akurat będziemy używać w tym wypadku sitka double strain, ponieważ mamy tutaj świeże owoce, tak? Czyli te osady z owoców. Osady owocowe. Pozbywamy się tego osadu. Pozbywamy się tych osadów owocowych. I będziemy na razie tyle, ile możemy. Ach, cudnie to wygląda już. Na pewno również cudnie smakuje. Ach, nie mogę się doczekać po prostu. Za chwileczkę będziemy musieli dużą ilość tutaj przecedzić ze względu na fakt, że coraz mniej cieczy, a coraz więcej osadu, choć mamy małe szkło, więc akurat tutaj w tym przypadku nie będziemy musieli chyba tego robić. Zasypiemy to po prostu lodem, aczkolwiek również do odmiany nie będzie to pina colada, więc zasypiemy lodem kruszonym. Teraz takie troszkę pytanie z innej beczki. Od jak dawna jest pan barmanem? To będzie 7 rok, jak stanąłem za barem. Najpierw była to praca. Po prostu byłem zwykłym nalewaczem, jak to się teraz mówi. Byłem uczniem, więc ta praca mogła mi pomóc w zarobieniu pieniędzy. Potem wyjechałem za granicę i tam zająłem się tym profesjonalnie w Wielkiej Brytanii. Gdzie robiłem to 5 lat, aczkolwiek była to moja druga praca. Pracowałem jako pracownik budowlany i zarabiałem również pieniądze za barem. No i teraz po powrocie to będzie 2,5 roku, jak pracuję w Polsce za barem i około 2 lat, jak jestem członkiem Stowarzyszenia Polskich Barmanów i od roku Poznańskiej Akademii Barmanów, z czego jestem bardzo szczęśliwy, gdyż jest to największa i najlepiej zaopatrzona placówka tego typu w Polsce, największa baza szkoleniowa w Polsce, jak również jedna z największych w Europie, więc naprawdę my poznaniacy mamy się czym pościecić. Mamy się czym pochwalić. No bardzo właśnie. Fajne miejsce. Zasypiemy to jeszcze. A na co dzień można pana również zobaczyć w browarii. Ja prosiłbym, żeby tutaj... Ach, nie można, nie można. Żebyśmy nie zahaczali o miejsce pracy, ze względu na fakt, że nie uzyskałem autoryzacji jako tak od moich przełożonych, więc nie chciałbym w jakikolwiek sposób ich urazić. Delikatnie zasypujemy to kruszonym lodem. Powinniśmy użyć dwóch rurek. Te rurki powinny być grubsze, także proszę nie sugerować tym, że rurki te są tutaj takie cienkie. Takie po prostu rurki na chwilę obecną mamy dostępne. Czy państwo pozwolą starym barmańskim... Ach, czyli zawsze trzeba sposobem spróbować. Czy każdy drink się tak spróbuje? Rozumiem, że już potem... Jeżeli jest to standard, czyli koktajl, który przygotowujemy wszystkim. Koktajl znany na całym świecie. Poza tym przygotowujemy go 50, 60, 100 razy dziennie. Takie koktajle jak Mojito, wiadomo, bardzo popularne. Cosmopolitan, Sex on the Beach. To są bardzo popularne koktajle, z którymi spotykamy każdego dnia, także... Także jeżeli to przygotowujemy, no nie musimy próbować, znamy smak tego koktajlu, jeżeli budzimy się w nocy, to po prostu jesteśmy w stanie go przyrządzić z zamkniętymi oczami, robimy to dziesiątki, setki razy. Jeszcze... Skromne przybranie, biorąc pod uwagę fakt, że koktajl jest bezalkoholowy. Dziękuję, ja zaraz będę próbowała tego koktajlu. Proszę uprzejmie. I my za chwilę będziemy również robić ten koktajl dla niego, ale oczywiście... Najpierw zrobimy sobie, drodzy państwo, krótką przerwę reklamową. Ja w tym momencie zadegustuję i spróbuję oczywiście tego pysznego drinka, który tutaj pan Darek dla mnie przygotował. No i już za chwilę powracamy, także zostańcie z nami. Agencja Allianz Borawski Wiesław i wspólnicy. Cuda się zdarzają, ale nie warto na nie liczyć. Tylko w Allianz na Szelongowskiej 20% taniej. Bezpieczeństwo, wiedza i wartości. Ulica Szelongowska 30, Poznań. Firma Kami to idealne rozwiązanie dla Twojej sypialni. Nowa filozofia odpoczynku oraz komfort zainspirowany naturą. To gwarancja najwyższej jakości w Twoim domu. Kami. Wyśpisz się tylko z nami. Wypożyczalnia samochodów Furman zaprasza. Świadczymy usługi najmu pojazdów. Auta dostawcze,
niezawodne i przestronne. Dopasujemy wielkość do Twoich potrzeb. Pomoc drogowa, naprawa na miejscu lub holowanie pod wskazany adres klienta oraz auta osobowe. Firma Furman, ulica Chudzickiego 14, Luboń. Numer telefonu 601-72-2727. Aquaposto, zdrowie i aktywność dla Ciebie i Twoich bliskich. Na naszym basenie w kameralnej atmosferze i bezstresowo nauczymy Cię pływać, oswoimy Twoje dziecko z wodą, a na zajęciach z aquaerobiku ukształtujemy Twoją sylwetkę. Z Aquapost poznasz również tajniki jogi, nordic walking, bodyball i samoobrony. LED Vision. Skuteczna i innowacyjna reklama na telebimach LED najwyższej jakości. Zareklamuj się w nowoczesny sposób. Spójrz w przyszłość. www.ledvision.pl. To my zatrzymamy Ciebie przed telewizorem. Drodzy Panie. Wyczucie czasu idealne. Dziękuję uprzejmie. No i zaczynamy wobec tego teraz drink dla niego. I to będzie, tak jak mówiłam, drink taki mocniejszy, tak? Będziemy używali chili? To będzie drink od 6, będziemy używali... Ja sobie muszę przejść świeżych, do mojego drinka. Świeżych papryczek chili, jak również syropu spice mango, który będzie nam tutaj spice mango, który będzie tutaj odpowiedni. I którego nie mogę znaleźć. Już jest. Już jest, wszystko jest ok. Drodzy Państwo, muszę powiedzieć, ja o tym mówię drink, ale to jest oczywiście koktajl, bo koktajl bezalkoholowy i jest naprawdę przepyszny. Dziękuję uprzejmie. Muszę wierzyć na słowo. Przyznaję się szczerze, że troszeczkę eksperymentujemy i pracujemy na tym, co udało nam się tutaj... Ale to tym bardziej większe oklaski dla Pana. Dziękuję uprzejmie, no ale trafiony jednak jakby na to nie patrzeć, profesjonalni barmani naprawdę czasami pracują w różnych warunkach i muszą być przygotowani na to, że nie zawsze wszystko jest. Tu wcześniej już przygotowałem odrobinkę papryczki chili, z uwagi na fakt, że naprawdę tej papryczki chili dużo nie potrzeba. To jest bardzo ostra rzecz. Troszeczkę świeżej bazylii. Troszeczkę pokrojonego imbiru obranego ze skórki, to można zobaczyć, jak również kawałeczek cytrynki. Za chwileczkę zmadlerujemy to wszystko. Czy to jest, będzie faktycznie bardzo ostre, czy? To myślę, że będzie dość ostre. Myślę, że będzie zobaczymy, dość ostre. Zobaczymy, czy nasz operator w szczególności z uwagi na fakt, że będziemy pracować na świeżych papryczkach chili, które nie da się ukryć, ostre są. Kuba, czy ty czasami jesz paprykę chili? Pomachaj, przełożymy to wszystko tutaj. Kuba je paprykę chili, czyli powinien być przyzwyczajony do takich ostrych smaków. Myślę, że nie... Będziemy znowu rozduszać wszystko? Tak, 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 ale możemy zaeksperymentować, jeżeli mamy cukier trzcinowy, możemy odrobinkę cukru trzcinowego wsypać, żeby troszeczkę wyprostować ten smak i sprawić, żeby był bardziej słodki. Za chwileczkę użyjemy syropu spice mango, akurat w tym momencie spice mango, czyli syrop słodko-ostry, aczkolwiek wszystkie syropy są bardzo słodkie, więc ta ostrość nie będzie aż tak wyczuwalna z syropu.